Witajcie, kochani. Tu ponownie ciocia Hania z pomysłowego kufra. Mam nadzieję, że mimo upału, jaki prawdopodobnie w całej Polsce już panuje, jesteście schłodzeni i macie ochotę na posłuchanie tego, co chciałabym wam dzisiaj przeczytać, czyli na poczytajki. Bardzo serdecznie zapraszam was do posłuchania dwóch bajeczek. W tym tygodniu będziemy kończyć historię o kocie Kocisławie i jego ludziach, napisane przez Agnieszkę Starok i wydaną przez wydawnictwo Tekturka. Oraz przeczytam wam historyjkę, która została zawarta w księdze baśni z Tysiąca i Jednej Nocy, czyli zbioru baśni z kręgów arabskich, z kręgu palm, daktyli, wielbłądów, czyli z tej księgi, która zawierała również historię o Sindbadzie, żeglarzu i jego podróżach. Mam nadzieję, że również ta opowieść wam się spodoba. A więc, nie przedłużając, zapraszam was serdecznie do posłuchania. Usiądźcie sobie wygodnie, najlepiej tam, gdzie jest chłodno, chyba że akurat u was w tej chwili jest akurat zimno na dworze i macie ochotę się otulić czymś ciepłym. I kochani, serdecznie, serdecznie zapraszam was do posłuchania. Chcecie bajki? Oto bajka. A przed wami poczytajka. Najpiękniejsze baśnie z Tysiąca i Jednej Nocy. Opowieść o wołu i ośle. Abdullah był bogatym gospodarzem posiadającym dar rozumienia mowy zwierząt i ptaków. Podsłuchiwał, co świergatają ptaki, budując swoje gniazda, dowiadywał się z pszczelego bzyczenia, gdzie szukać najsłodszego nektaru. Najchętniej jednak przysłuchiwał się nocnym rozmowom starych i mądrych słów. Nikt nie wiedział o cudownym darze Abdullaha, gdyż gdyby zdradził ten sekret, musiałby umrzeć. Nawet wół, który przez cały dzień pracował na polu, ani osioł, na którym gospodarz jeździł czasami na rynek do miasta, nie podejrzewali niczego. Wół i osioł mieszkali w stajni, oddzieleni niską drewnianą przegrodą. Wół sypiał na zimnej kamienistej podłodze, natomiast osioł miał zawsze grubą ściółkę z czystej słomy. Pewnego dnia, gdy Abdullah przechodził koło stajni, usłyszał, jak wół i osioł rozmawiają ze sobą. — Powiedz mi, ośle — zapytał wół — dlaczego masz takie wygodne życie, podczas gdy ja muszę od rana do późnego wieczora ciągnąć ciężki pług na polu? Parobek mnie bije, a gdy powrócę do domu, muszę spać na zimnej, wilgotnej podłodze. Ale w żłobie nie brakuje ci jadła? Odrzekł osioł i ułożył się wygodnie na miękkiej słomie. Tak, odpowiedział wół. Jednak to tylko wyschnięte siano, w dodatku pełne błota. Ty natomiast dostajesz soczyste żołędzie i wypoczywasz przez cały dzień. Pracujesz tylko wtedy, gdy gospodarz wyjeżdża do miasta. Osioł zastanowił się. Tak, rzekł po chwili. Tobie jest ciężej niż mnie, ale dam ci dobrą radę. Mówże, mówże, poprosił wół. Powiem ci, jak przechytrzyć gospodarza i parobka, rzekł osioł. Udawaj, że jesteś chory. Przed rankiem przyjdzie po ciebie parobek. Wrzesz i pokładaj się na ziemi, jakbyś miał zdechnąć. I przede wszystkim nie dotykaj swojej paszy. Jeśli jednak parobek zabierze mnie na pole, zapytał wół. Zaczekaj, aż przypnie cię do pługa, poradził mu osioł. Wówczas zacznij ryczeć i pokładać się na ziemi. Jeśli tak uczynisz,
Parobek uwierzy, że jesteś chory i przyprowadzi cię do stajni. Podsypie ci świeżutkiej słomy i da ci lepszej paszy. To dobra rada, stwierdził wół. Uczynię tak, jak powiedziałeś. Abdullah, który słyszał to wszystko, uśmiechnął się. Następnego ranka parobek przyszedł do stajni, by zabrać woł do roboty. – Co się dzieje? – krzyknął, gdy ujrzał wołu ryczącego i pokładającego się na ziemi. – Chodź ty, leniu! Już czas wyruszyć w pole! Wół jednak nie przestawał ryczeć i ruszył i nie ruszył się z zabłoconego siana, który przyniósł mu parobek. Wół postępował tak, jak radził mu osioł. Gdy parobek wyciągnął go siłą na pole, upadł na ziemię i nie chciał się podnieść. Chociaż parobek chłostał go batem, wół nie ruszył się z miejsca. Musi być chory, pomyślał w końcu parobek. Odprowadzę go do stajni. Musi mieć ciepłą podściółkę i lepszą paszę. Zaprowadził wołu do stajni i przygotował mu legowisko z czystej słomy, a do żłobu nasypał soczystych żołędzi. Zadowolony wół mrugnął do osła, najadł się dosyta i ułożył w mięciutkiej słomie. Parobek zaś udał się do Abdullaha i rzekł. Panie, wół jest chory, nie mogłem dziś orać. Abdullah roześmiał się głośno. A więc wół posłuchał rad osła, pomyślał. Jeśli jednak osioł sądzi, że jest sprytniejszy niż jego właściciel, to da mu nauczkę. Nie mogę ci powiedzieć, skąd o tym wiem, ale wół nie jest chory. A teraz posłuchaj, co masz uczynić. Rzekł Abdullah do sługi. Gdy parobek zjawił się następnego ranka w stajni, wół i osioł spali jeszcze głębokim snem. Abdullah, który nie chciał stracić tego przedstawienia, ukrył się za stajnią i nasłuchiwał. Chodź, ośle, rzekł parobek. Wół jest chory, dziś więc ty będziesz za niego pracował na polu. Osioł spoglądał ze zdumieniem, gdy parobek zawiązał mu postronek na szyi i wyprowadził ze stajni. Opierał się, sapał, a Abdullah słyszał jego gniewne słowa. Ja jestem osłem. Osły nie pracują na polu, to robota dla wołu. Ten wół wcale nie jest chory. Jednak parobek niczego nie rozumiał. Chodź wreszcie, ty leniu! Krzyknął parobek i uderzył osła kijem. Jakikolwiek opór był bezcelowy. Osioł zrozumiał, że jego plan obrócił się przeciwko niemu. Ryczał i opierał się przez całą drogę na pole. Abdullah zaśmiał się. Będzie miał nauczkę. Przez cały dzień osioł musiał ciągnąć pług. Gdy tylko zwolnił, dostawał baty od parobka. Osioł nie był przyzwyczajony do tak ciężkiej pracy i wieczorem ledwo się ruszał. Nogi mu drżały i z trudem doczłapał do domu. W stajni natychmiast usnął z wyczerpania. Gdy zbudził się w nocy i ujrzał śpiącego na sianie wołu, zdenerwował się tak, że aż kopnął w drewnianą przegrodę. – Co się stało? – zapytał zaspany wół. – Przez cały dzień harowałem na polu, podczas gdy ty wypoczywałeś i objadałeś się najwspanialszymi żołędziami! – warknął ze złością osioł. To niesprawiedliwe! Przecież postąpiłem tak, jak mi radziłeś, rzekł wół. Jestem ci za to bardzo wdzięczny. Osioł prychnął pogardliwie i wrócił na swoje miejsce w rogu. Usilnie myślał nad sposobem uniknięcia następnego dnia pracy na polu. W końcu przyszedł mu do głowy pewien pomysł. Wolę! Zawołał. Dam ci jeszcze jedną radę. Być może to uratuje ci życie. – Jak to? – z niepokojem zapytał wół. – Mów! – Gdy wracałem dziś z pola, słyszałem, jak gospodarz mówił, że jeśli jutro nie będziesz mógł pracować, nie będzie mógł cię dłużej trzymać. – Czy powiedział tylko tyle? – dopytywał się wół. – Nie! – rzekł osioł. – Dodał jeszcze, że jeśli nie będziesz mógł jutro pracować, oddę cię do rzeźni. Z twojej skóry uszyję buty dla dzieci, a cała rodzina będzie miała mięso na tydzień. – Do rzeźni? – Drogi ośle, pomóż mi! Uczynię wszystko, co mi poradzisz! Ryknął przerażony wół. Osioł niezwykle chętnie udzielił mu kolejnej rady.
Jutro rano musisz być zdrowy i silny. Pokaż parobkowi, że nie możesz się doczekać, kiedy znów zaprzęgnie cię do pługa. Uczynię tak z pewnością, rzekł wół. Kij parobka jest o niebo lepszy niż rzeźnicki nóż. Wół uczynił tak, jak kazał mu osioł, a parobek był zadowolony, że woł znów jest zdrowy. Pracował tak ciężko, że parobek ani razu nie musiał użyć kija. Od tego dnia gospodarz i parobek traktowali woł dużo lepiej. Pracował ciężko przez wiele lat, rzekł Abdullah, i zasłużył sobie na lepsze życie. A co się stało z osłem? W dalszym ciągu wiódł wygodne życie. Jednak od czasu do czasu Abdullah dawał wołu dzień wypoczynku i kazał parobkowi zaprzęgać do pługa osła. To jest pierwsza z dzisiejszych poczytajek. Mam nadzieję, że Wam się podobała. A teraz obiecana kolejna i ostatnia historia kota Kocisława i jego ludzi. Ostatnio kot Kocisław psocił się swojej pani i jej przyjaciółce Tosi. I zakończyliśmy na informacji, że do domu, niedaleko domu Tosi i Karolci, wprowadzają się nowi ludzie. Posłuchajcie, co tym razem kot Kocisław wymyślił. Muszę Wam powiedzieć, że żyliśmy sobie tak spokojnie przez jakiś czas. Nie działo się zupełnie nic nadzwyczajnego. Pewnego dnia zobaczyłam jednak, że w pobliżu naszego domu, tam, gdzie jeszcze do niedawna trwała budowa, ktoś już mieszka. Oczywiście od razu poszedłem to sprawdzić. Gdy już byłem przy ogrodzeniu, strasznie zaswędziała mnie pacha. Oho, pomyślałem, to zły znak. Stwierdziłem i skrzywiłem się. Zobacz, Florek! Grumpy Cat, Grumpy Cat! Usłyszałem nagle. Popatrzyłem w kierunku, z którego dochodziły głosy. Dwóch chłopców z ubrudzonymi twarzami i rękoma czarnymi jak smoła patrzyło na mnie. Nie rozumiałem nic, a nic, o czym mówią. Przeczuwałem tylko, że z tymi gagatkami będą same kłopoty. Nie myliłem się. Tak oto wprowadzili się obok Tolek i Florek. Ale o tym opowiem Wam innym razem. Psik! Do widzenia. Idę pod kołderkę. I co, kochani? Jesteście zadowoleni? Myślę, że każdy z Was ma gdzieś w swojej głowie, co mogło się stać właśnie, kiedy wprowadzili się obok Karolci i Tosi, Tolek i Florek, czyli dwóch chłopców, którzy no zapewne mają co nieco za uszami, jak to się mówią, jak to się mówi, są gagatkami, ananasami, gałganami. No, jestem ciekawa. Czy macie jakieś pomysły na to, co się mogło zdarzyć? Pomyślmy. A co byście powiedzieli na to, żeby narysować taką historyjkę, bardzo króciutką? Narysujcie proszę, co Tolek i Florek i Kocisław robili w następnej opowieści. To jest taki mały konkurs dla Was, a nagrodą w tym konkursie będzie...
Zgadniecie czy nie zgadniecie? Tak, nagrodą oczywiście będzie wasza własna książka Kot Kocisław oraz zaproszenie na zajęcia do pomysłowego kufra. Myślę, że warto powalczyć o taką nagrodę, dlatego, że historie o kocie Kocisławie, jak już wiecie, są bardzo, ale to bardzo ciekawe i zabawne. A niewiele obrazków widzieliście. Tą książeczkę naprawdę warto oglądać, a nie tylko czytać i słuchać. Dlatego warto pograć o nagrodę w dzisiejszym konkursie. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci od 2 do 10 roku życia. I na narysowanie swojej opowieści o kocie Kocisławie, Tolku, Florku, być może także o Karolci i Tosi, macie 2 tygodnie. Czyli czekam na wasze rysunki, na wasze obrazki i wybiorę jeden, który najbardziej mi się podoba. Ten obrazek również zostanie przesłany do wydawnictwa Tekturka. Być może wydawnictwo Tekturka zainspiruje się nim i włączy waszą historię do kolejnej opowieści o kocie Kocisławie i jego ludziach. Drodzy rodzice, was bardzo proszę o to, żebyście opisali rysunek swojego dziecka. Co się na nim dzieje? Co zrobili kot Kocisław, Tolek, Florek? No i w ogóle wszyscy ludzie, którzy występowali w kocie Kocisławie. A może macie pomysł na to, by pojawiły się jeszcze inne osoby, jeszcze inne zwierzęta? To już zostawiam waszej wyobraźni i mam nadzieję, że za 2 tygodnie dostanę piękne obrazki, a za 3 tygodnie, kochani, ogłoszę zwycięzcę, z którym skontaktuję się, żeby przekazać mu książkę Kot Kocisław. A jeżeli jesteście z Poznania, to 2 nagroda jest również dla was aktualna, czyli spotkanie na zajęciach w pomysłowym kufrze i o tym również porozmawiamy, kiedy skontaktuję się z wygranym. To co? Mam nadzieję, że już zabieracie się do rysowania. I w takim razie, kochani, do zobaczenia za tydzień. Będziemy czytać zupełnie nowe bajki, bo jak sami się domyślacie, te, które czytaliśmy dzisiaj, już się zakończyły. Więc musimy znaleźć coś nowego. Mam nadzieję, że też jesteście ciekawi, co tym razem ciocia Hania dla was wyszuka pośród różnych ciekawych książeczek. I zapraszam was. Wpadnijcie ponownie na poczytajki. Chcecie bajki? Oto bajka. A za nami poczytajka. Trzymajcie się, kochani, i bądźcie ostrożni w tym upale. Pamiętajcie, że trzeba dużo pić, zasłaniać głowę i wkładać okulary przeciwsłoneczne. No, to ja się dzisiaj z wami żegnam. Trzymajcie się, kochani. Pa, pa!